Numero 1, logo amerykańskiego youtubera na CS-owej mapie. Mamy tam nową mapę Engage, wiesz, tam fabrykę samochodów. I może zwróciłeś uwagę, że tutaj zaraz jak się wyjdzie ze spawna, mamy logo jakiejś tak właśnie chyba marki samochodowej, na to by wychodziło. Lecz na pewno nie wiesz, że jest ono małym nawiązaniem, a zarazem hołdem dla tragicznie zmarłego CS-owego youtubera właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Mowa to o MaxKillecie, jeżeli nie kojarzysz całej afery sprzed kilku lat, to przedstawię ci ją w bardzo dużym skrócie. Odpowiadał on bardzo ładnego i bardzo szybkiego McLarena P1 i pewnego dnia wsiadł do niego i nie wiedzieć dlaczego poleciał autostradą totalnie na krachę pod prąd i przez to zginął na miejscu. Dlaczego tak postąpił, totalnie nie wiadomo. Czas na numer 2 i tej nazwy setu w trybie odbijanie. Ogólnie ten tryb moim skromnym zdaniem jest to jeden z najlepszych pomysłów w ostatnim czasie. Na pewno wiesz jak on polega. Z początku wybierasz sobie zestaw broni, z którymi będziesz grał. Jeden z nich jest Kobe, czyli ten taki z granatem. I to jest hołd dla tragicznie zmarłego Kobe Bryanta, czyli byłego koszykarza, takiej gwiazdy NBA. W ciągu zeszłego roku zginął on na pokładzie swojego helikoptera, przez co Valve zdecydowało się tak uczcić pamięć o nim. Następnie 1G, w którym mamy palaka i on tutaj jest dość kluczowy. W dużym skrócie, dawno temu był mecz, w którym było 15-12. Gosek z tej drużyny, która wygrywała, czyli miała 15 punktów, zaciupał ostatniego gracza przeciwny i już biegł defować, w wyniku czego wygrałby mecz. Już nawet komentatorzy krzyknęli, że wow, mecz wygrany i tak dalej. Lecz no jakby to powiedzieć, chłop się tak podjarał, że aż kiedy biegł do tej bomby, wlazł w Mołotowa, w wyniku czego się spalił. No i rundę przegrał. Ksywka tego przekozaka to było Summit 1G, także skąd 1G zostało, to już chyba wiesz. 3. I tutaj BMW nie chce swojego loga przy strzelankach. Otóż BMW jest dumnym sponsorem G2, czyli takiej chyba jednej z największych organizacji, jeżeli chodzi o e-sport na świecie. Mają oni składy naprawdę w przeróżnych grach, CS, LOL, Rocket League, Fortnite. I jak to na takie organizacje przystały, mają swojego mercha, w wyniku czego może kupować ich na przykład koszulki. W zależności od gry, designy koszulek różnią się trochę, nie jakoś znacznie, ale troszeczkę. Warto zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku CS-a, jak i Rainbow Siege'a, nie ma tutaj loga BMW. We wszystkich innych jest. Ciekawe skąd to się bierze, czy znana bawarska marka samochodów nie chciała być kojarzona z wszelkimi rodzajami strzelankami? No ja nie wiem, ty chyba też nie wiesz i chyba się nie dowiemy, pewnie tam jest tyle umów, że każdy się tylko boi o tym wspomnieć. 4. Jaki jest najlepszy kolor w drużynie? Otóż na początku meczu dostajesz jakiś tam losowy kolor, chyba cię tym nie zaskoczyłem. Jakiś serwis, a mianowicie Letify, zdecydował się wziąć pod uwagę 20 tysięcy meczy, czajcie 20 tysięcy meczy, tylko żeby zobaczyć, który kolor jest najlepszy. Otóż minimalnie, ale okazało się, że najlepszym kolorem jest fioletowy. Ogólnie tej rywalizacja, jak widzicie, była dość zacięta, ale wniosek jest jeden. A mianowicie na początku każdego meczu należy kikować właśnie pomarańczowego, gdyż on jest najsłabszy. Uwaga, oni to badali na 20 tysiącach grach, serio. Ostatnio w dniu dzisiejszym pierwszy frag w 2021 roku. Tak, stało się. Przerwa zimowa jest już za nami, za tym idzie wróciły profesjonalne rozgrywki w CSGO. I pierwszym zabójstwem w 2021 roku był właśnie frag Zepnixa. Jak patrzymy na tego killfeeda, to widzimy, że tam chyba była naprawdę gruba historia.